Witam wszystkich w 10 części Let's Play Risen 2 Mroczne Wody. Przypominam, że ostatnio odkryliśmy spisek i teraz chyba trzeba o tym powiadomić odpowiednich ludzi, mianowicie chyba Berbelucha i kogoś tam jeszcze. Znaczy Berbelucha na pewno, a kogo to nie wiem. Ale jeszcze dostaliśmy fanty z tego co pamiętam. Jakieś ciekawe. I tak... Tak bym chciał zobaczyć, czy ja tu nic nie mam? Nic kompletnie. Ej, serio? O właśnie, pierwszy inkwizytora. Muszkiety kuloodpornych. Jak najbardziej chcę takie coś. Szkoda, że nie widać, ale... Dobra. Dobra, idziemy powiadomić o tym odpowiednie osoby. Ciekawe co na to Berbelu. Na pewno się zdziwi, że... żeby rozmawiać z utopcem i spisek z nim zrobić, no to jest rzeczywiście hit. Naprawdę hit. Idziesz, Patty, i idziesz. Dobrze, skarbie. Very, very, very good. Widzę, że tutaj chłopcy sobie nie próżnują. Dobra. No, troszkę gazu. Słyszałem o tobie różne rzeczy. Tak, jakie? Podobno wykopali cię z Inkwizycji. No to dobrze, aha, słyszałeś. I? Ludzie, którzy szukają u nas kłopotów, znajdują je. Słuchaj, masz nie jakiś problem? Nie zamierzam pakować się w kłopoty. Nie to, żebym nie lubił dobrej bójki. Ale wyglądasz na takiego, co nie wie, który koniec szabli jest ostry. Aha, czyli w pierdol. To może udzielisz mi paru wskazówek. Ha, mógłbym... Ale zażartuj tylko ze mnie, a nie będziesz miał rączki, żeby wskazać na cokolwiek. Zrozumiano? Tak. Nie kurwa, nie zrozumiano. Wymachiwa... Musi... Po... Wie... Co ty możesz mi tu nauczyć? Broń pa... Biała. To jest ciekawe. No dobra. A przy okazji możemy... Chwileczkę, kolego. Jest, nie tak czego? Szybko. Kazali mi mieć oko na dziewczyny. Farciarz z ciebie. No i co? Aha. Zabawiałeś się z Holly. Nie. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota. Nie zabawiałem się. Cena jest jedna. Niezależnie, czy gadasz, czy dymasz. Ej, nie zapłacę. Wybij to chyba cię posrało, to jest jednak różnica. Wszyscy tak mówią. To jak będzie? Spierdalaj. No to się wkurzaj. Jak chcę. Dalej! Kurwa. Bierz się do roboty. Ej, trochę szkoda tych pudeł, ale... Nie tańcz, tylko walcz. Spokojnie, dzięki Patty za złote rady, naprawdę. Oj, ty... Suko. Skończ to! Okej. Dobra. Nie tańcz, tylko walcz. Dobra, dobra. Dzięki, dzięki, Patty. No, o ty szmaciarzu zajebany. To by ci szlak jasny trafił. A ty czego tutaj się kręcisz pod nogami, co? Proszę, na dzień dobry już dwóch chce się ze mną lać. No dobra. Skoro chcecie obskoczyć w pierdol, nie ma problemu. No. Dobranoc. Bawicie to. I co, chyba już nie jesteś taki twardy, co? Zapomnij pieniądze. No właśnie, tak też myślałem. Tak też myślałem, cwaniak upieprzony. Teraz jeszcze z tobą muszę porozmawiać. Posłałem jednego z dragarzy wody do bramy. Reszta pracuje. Nie wiem, co ty im zrobiłeś. A, mam swoje metody. Okej, okay, cieszę się, że to kumasz. No. Może... Walka z tobą, na pewno. No. Bij, łajdaka! Okej. Okay. Oj, 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 oj. Uciekaj, uciekaj. Odwrót. Bierz się do roboty. Tak, 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 tak. Biorę się do roboty. Spokojnie.
Mam sporo kulek, więc nie ma się co śpieszyć. O ty szmaciarz, przez ognisko przechodzisz? Dobra, odwrót, 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 kurwa, skacz na bok. Skacz na bok, jak mówię skacz na bok, to skacz na bok. A w życiu. W życiu, w życiu, to tylko rozgrzewka. To tylko rozgrzewka. Dobra. Dobra, dobra, czas się odsunąć. Okej. Jest. Na co czekam? Zaraz ci powiem, tylko niech mi się pukawka załaduje. Tylko niech mi się pukawka załaduje. Kurwa, pudło. Niech to szlak. Już, 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 nie szalej z tą szablą, spokojnie. No i Patty, mam wrażenie, że ty nieraz kibicujesz przeciwnikom, a nie mi, no. Naprawdę, uspokój się, kobieto. Dalej. Kurwa, ile można razy spudłować, no serio? No come on. Zaczyna mnie to wkurzać, te kulki naprawdę szybko wymarnuję. Nie, nie mam dość, zaraz ci pokażę, na co mnie stać. Zaraz ci pokażę. Bierz się do roboty. O kurde. Gówniarze. No. Nie tańcz tylko. Okej. Okay. Ej, tylko 50 chwały, szkoda. Szkoda, szkoda. No. Co jest, ziomeczku? Rekrut zawsze. Uważam, że należy się za to nagroda. Chciwy dupek. Napij się rumu. Umiesz wa... No i dobra, niech i tak będzie. Flaszka rumu, no dobra. Berbelu, mam do ciebie sprawę. Właśnie. Max był zdrajcą. Skąd to wiesz? Rozmawiał z jednym z utopców. Właśnie. W takim razie trzeba zabić ich obu. Już się tym zająłem. Już się tym zająłem. A proszę. Świetnie. Wiedziałem, że ten mały gnojek coś kombinował. Ale jest gorzej. Jeśli miał do czynienia z utopcem, oznacza to tylko jedno. Tak? Ten skurwysyn Garcia jest po stronie Mary. Tak bardzo starałem się zapobiec wojnie piratów. Szło mi dobrze. Niestety, dupa. Ale jeśli utopce i potwory z głębin przybędą na Takarigue, Garcia, mogłem wypatroszyć go jak rybę lata temu, kiedy miałem okazję. Weź to. Powiedz Stalowobrodemu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Musi o tym wiedzieć. Dobra, spokojnie. A ty możesz mnie czegoś nauczyć? Aha, coś takiego, no dobra. Dobra, dobra. A ile mamy ogólnie złota? Aha, tyle. A na przykład postać... Punkty chwały, mam 3000. No i dobra, i co my teraz chcemy? Powiem tak, że broń białą chcemy. Tak, myślę, że broń białą. I broń palną. Z tego najwięcej korzystamy. Cwaniactwo sobie na razie odpuścimy. No, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. A na razie i tak złota nie mamy, więc się niczego ciekawego nie nauczymy. Przekimałbym się w sumie, bo nie lubię po ciemku nic robić za bardzo. Zwłaszcza w Rizenie, gdzie można zginąć bardzo szybko. O, stary... Hej, kto tam? Hipopotam, no suń dupsko. No... kurwa, teraz będziesz spał na tym łóżku. Aj, jak ja tego nienawidzę. Macie gdzieś wolne łóżko, panie? Tam na górze, co? Elie. Lola. Uważaj, żeby cię nie złapali. Co? Kim ty jesteś? Jesteś nowy, prawda? Tak. Zostań tutaj, dobrze? Dlaczego?
bo na górze jest pokój Berbelucha i Alister go pilnuje. Aha. Jakiś przygłup próbował niedawno okraść ten pokój. Pewnie źle to się skończyło. Dobra, kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Elia. Prowadzę browar. Browar? Pewnie masz jakiś... Nie, nie na wszystko, ale teraz pracuję nad krwawą Mary. O proszę. Osobiście woleru. Po co więc inny drink? Bo stawia na nogi. Nie ma jak krwawa Mary, jeśli masz handrę. Walnij sobie i poczuj, jak działa jej magia. Jest szansa na zdobycie przepisu? Idź najpierw do Berbelucha. Dobra. Najważniejszym składnikiem jest krwawy korzeń. Sporo prawa. Nie ma nic za... Okej. Gdzie Mam umowę z Kolbim. Roznosicielem wo... On przynosi mi krwawe korzenie, a ja daję... Ale ostatnio go nie widzi. Trzyma straż przy bramie. Aha. No proszę. Sorry, że tak przeskakuje, ale... Idź do niego. Może ma jakieś zapasy. Ale to nie było nic ciekawego. 10 krwawych korzeni. Aha, Kolbi powiadacie. No dobra. Jak najbardziej. Świetny pomysł z tą szybką podróżą. To jest naprawdę fajne. Kolbi, jesteś tam na górze, prawda? Co tutaj jest? Pochodnia, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, Kolbi. Mówiono mi, że zbierasz krwawe korzenie. Właśnie. Zebrałbym więcej, gdybym miał więcej czasu. To daj mi to, masz co masz. Coś na sprzedaż? Jedyną walutą, którą przyjmuję, jest rum. Za jedną butelkę dostajesz 3 korzenie. Ale wolę sprzedawać hurtowo. No, czy... No niech i tak proszę. Będzie. Jeżeli chcesz więcej, musisz je sam... Okej, niech i tak będzie. Dobra. Mapka i teraz znowu wrócimy do niego. Tak. Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj. Bardzo proszę na górę. Zawsze tam jakieś dodatkowe punkty chwały pewnie wpadną, więc jest plus. Tego całego latania. Oto twoje krwawe korzenie. Proszę bardzo. To uczciwe. Oto twój przepis. Życzę smacznego. Nie ma problemu, stary, tylko jeszcze bym się gdzieś przekimał, kurwa. Serio, bym poszedł się gdzieś kimnąć. Ale oczywiście wszystko pozajmowane. Ej, nagroda, nie? Ubrania pirata. Handel cukra. Potrzebuję pieniędzy od Pedra. Okej, a gdzie to jest w takim razie? Pieniędzy od Pedra, powiadasz? Aha, ale gdzie jest ten... Pieniędzy od Holly nie. Gdzie jest Pedro? Ej, bez kitu. Kupię twój plan. No. No, w sumie stać nas teraz. Kupię twój plan. Więc słuchaj. Pokój Berbelucha jest na samej górze. Jest tam sporo łupów. No, ciekawe. Elia i Alister też tam są. No właśnie. Mają na wszystko oko. Więc jaki masz plan? Poczekaj, aż Elia pójdzie spać na dole. Niech Lola zajmie Alistera. Podoba mu się, a ona chętnie ci pomoże, o ile jej zapłacisz. Potem będziesz mógł się rozejrzeć po pokoju Berbelucha. Dobra. Czyli mówisz, żeby Lola się tym zajęła? No ciekawe, proszę. Lola gdzieś tutaj była. O właśnie, jest i Lola. O właśnie. Pozdrowienia od Morisa. Ten głąb zniknął bez słowa. Od tamtej pory go nie widziałam. No wiem. Jest mi winien pieniądze za moje towarzystwo, łajdak. Siedzi w barze. Nie jest na statku? Poczekaj, aż Hank go dorwie. Dobra. Właśnie, przydałaby mi się twoja pomoc, skarbie. W czym? Alister potrzebuje towarzystwa. Bidulek.
Cieszę się, że się rozumiemy. Nie do końca. Ile chcesz? Nie śpiesz się. Teraz się rozumiemy. Bez obaw. Okej, dobra. Straciłem już 200 sztuk złota. Mam nadzieję, że zyskam co najmniej 300. Taką mam nadzieję. No, możesz się troszkę pośpieszyć, co? Nie mam całej nocki. Skarbie. No, proszę, proszę. Co tu się dzieje? Jakieś intrygi? A, ciekawi mnie, gdzie jest ten Pedro od tego cukru. Pewnie w dzień go prędzej znajdziemy niż teraz. Robicie coś tam? Czy nie? A, tutaj jesteś. Nie, Patty. Dobra, spieprzaj. Zjazd. Ile pan się wkurwił? Aha. Patty, ty też się skradasz, to dobrze. No nie, no! To jak ja mam go tutaj kurwa okraść? Co do chuja? Mam na ciebie oko. No zamknij ryj, kutasie. Kurwa. No to jak on słyszy, jak ja się skradam, to kurwa, jak ja mam to zrobić? Co? No. Dobra. Okej, amulet, karafka. Bierz wszystko. Kurwa, skrzynia zamknięta, szkoda. Srebrny kurczak, jak najbardziej. Wszystko bierzemy. Misa. Srebrny kielich, okej. Kurwa, skrzynie pozamykane, ja pieprzę. Niedobrze. Okej. Mam nadzieję, że z tej odległości nas nie zauważy. Cześć, kochany. Oj. Lola. Jejku, spokojnie. Cieszysz się. Ej, czyżby to było wszystko? Tak, bo to jest to... Mnie kule. To wyjście. Chcesz powspominać stare czasy? O, proszę, szczery sobie. Chcesz mnie okradać? Nie. Kurwa. Wkurzające to jest. No ciekawe, gdzie wczyta. Gdzie ja zapisywałem ostatni raz? Niedawno chyba. No come on. Kucaj, człowieku. Ja pierdolę, czyli on widzi tą butlę. Kurde, niedobrze. Oj. Szkoda, że nie umiemy otwierać skrzyń, bo coś czuję, że tam by było naprawdę więcej fantów, ale... Niech i tak będzie, no kurde. Oj, jajajajajaj. Lewy but? Nie. Pirata nagroda. Dobra, ja bez wrócenia. Dobra. No i co? Chyba nic więcej tutaj nie będzie. Nie umiemy otwierać. Co ja wiem o wytrychach. Ale prześpijmy się. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się przespać. Tak. Właśnie tutaj. Ha? Ej! Cholera wie, do czego wziąłem. Coś się zbugowało. Dobra, szybko. Dobra, spieprzaj. Tak. Okej, Patty, no. Już się bałem, że coś się stało. Mówiłeś, Loli, gdzie jest? Ja?
Wysłała za mną tego bandziora Hanka. Z rumu nie ma, a teraz również pieniędzy nie... No właśnie. Lola jest na ciebie zdrowo wkur... Co? Po tym jak spędziła ze mną najlepsze noce swego życia? No niestety chyba nie Szkoda zapłaciłeś. Za nią nie zapłaciłeś. No właśnie. Mała zdzira. Nie interesuje ją nic poza złotem. No taki zawód. Sorry, stary. Dobra, no zrobiliśmy ten włam, ale niestety... Chyba nie było tyle fantów, ile powinno być. Barbaro chce, żebym dobił targu z nim. Potrzebuję pieniędzy od Pedra. Ale gdzie jest ten Pedro? Gdzie jest ten Pedro, Pedro? Ty nie jesteś Pedro, stąd. Pedro... A Pedro to nie był czasami ten? Nie. To nie był ten. Kurwa. A, ale zaraz. Pedro to nie był ten na górze czasami? Może i to był właśnie on? No jak widzicie, dzisiaj praktycznie nie ruszyliśmy się za bardzo z miejsca. No ale mamy tutaj sporo roboty, więc nie dziwcie się. Jeszcze tutaj sobie troszkę przesiedzimy u piratów, na pewno. Pedro. Pedro to nie był ten na górze czasami? Coś tak mi się właśnie kojarzy. Ten na pewno nie był Pedro. Ale czy to nie był ten? Nie. Ej, no to... Mapka mi zupełnie w innym miejscu pokazuje. Ta mapka mi pokazuje tutaj. Tutaj za bardzo Pedra nie widzę. Wypierdala. Uuu. Dobra, spieprzaj. Proszę, proszę. Ale nie ma tego Pedra. Gdzie jest ten cholerny Pedro? W ogóle gościa nie kojarzę, a mapka mi tutaj pokazuje. Więc zajebista sprawa, naprawdę świetna. Pewnie Pedro się okaże, że to jest zupełnie ktoś inny w innym miejscu, co? Tam jest Stalowobrody, na razie jego sobie odpuśćmy. Morris, nie. Ty też, nie Pedro. Hank, nie. Brian, nie. Holly, nie. Ty, a co tutaj masz za drzwiami? Stary, pogniewasz się, jak sobie tu wejdę? Tak, pogniewasz się. Już się tu nie widzę. No dobra, na dzisiaj to tyle. Ja się zastanowię, gdzie jest ten Pedro. Zrobił targu z Inkwizją. Potrzebuję pieniędzy od Pedra. A Pedro to czy nie jest czasami ten zdrajca? Zaraz. Tu są osoby zlecające misję. A cel misji jest tutaj. Fuck. Mogłem od razu spojrzeć na tą historyjkę. Znaczy na... Jak to się nazywa? Obok mapy? Historia mapy? Czy coś takiego? Coś w tym stylu? No dobra, tym zajmiemy się w następnym odcinku. Już teraz wiemy, o co chodzi. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!